Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu. Dojechaliśmy do lata. Witam 1 lipca 2022 roku w programie Mondrale. Jak co tydzień jest piątek, 30 stopni za oknem. Znajduje się 400 metrów od wybrzeża Zatoki Gdańskiej. Nadaje dzisiaj ze swojego ukochanego Sopotu. Bardzo się cieszę, że już mogłem opuścić gorącą Warszawę. Zaraz się połączymy z naszym dzisiejszym gościem, który chyba nie opuścił gorącego Krakowa. Tym gościem jest pani profesor Joanna Heinderek z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczelni, w której sam pracuję już 32 lata i przez kilka lat w dawnych, bardzo dawnych i bardzo dobrych czasach dla mnie i dla filozofii również wykładałem w tymże instytucie, który mieści się na ulicy Grodzkiej 52, tuż koło wielkiego barokowego kościoła Piotra i Pawła. Ten instytut jest bardzo ważny na mapie filozofii polskiej i zawsze był. No w końcu to jest Instytut Romana Ingardena, najważniejszego polskiego filozofa. No ale jak każdy instytut filozofii na świecie jest politycznie, ideologicznie podzielony, czasem wręcz skłócony. Zawsze tam była jakaś prawica i lewica, jeszcze za komuny. I później i raz się lepiej czują ci z lewej, a raz ci z prawej. No, Kraków wiadomo jaki jest, dosyć kościelny, więc zwykle się trochę lepiej czują ci z prawej. Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego możecie kojarzyć Państwo z paroma nazwiskami, na przykład Władysława Stróżyckiego albo Jana Woleńskiego, ale obaj są już na głębokiej emeryturze. Na emeryturze, ale nie taki głęboki, jest również pan Ryszard Legutko, który w dawnych czasach był jedną z takich najbardziej szacownych i szanowanych postaci tego instytutu, jako osoba umiarkowanie konserwatywna i bardzo, że tak powiem, dostojnie się nosząca i łaskawie i skoligowana i z Kościołem, i z liberałami krakowskimi i zajmująca się szlachetnym antykiem i jeszcze na dodatek znająca doskonale angielski, bo Legutko jest anglistą, więc tak to było przez wiele lat, ale się skończyło, bo od kiedy Ryszard Legutko stał się funkcjonariuszem partyjnym, takim bardzo, bardzo zajadłym i aktywnym, to się zaczęło zmieniać i zauważyłem dzisiaj, przygotowując się do programu, że Instytut Filozofii odcina się uchwałami swoimi na piśmie od działalności Ryszarda Legutki. To bardzo miłe. No pokazuje, że tam się jednak dzieje w tych środowiskach. UJ wcale nie jest taki jednoznaczny, jakby się wydawało. Zaraz zobaczymy naszego gościa. Jeszcze parę słów jak zwykle o naszej audycji, która, jak przypominam, nadawana jest premierowo zawsze w piątki od 17:00. Nazywamy się Mondrale, jesteśmy częścią Radia Reset Obywatelski, a radio jest częścią dużego, wielofunkcyjnego medium, z którym można się zapoznać na portalu resetobywatelski.pl i utrzymujemy się z datków na zrzutce, na Patronite, dzięki wpłatom na nasze konto, a zwłaszcza dzięki stałym sponsorom i chciałem bardzo serdecznie podziękować jak zwykle panu Pawłowi z Rabarbaru, a także sponsorowi, producentowi miesiąca, panu Pawłowi Łuczakowi. I bardzo proszę was wszystkich, wspierajcie Reset, bo to jest wolne, obywatelskie medium, które nie puszcza reklam i zresztą jest szalenie nisko kosztowe, bo my nie bierzemy sobie jakoś szczególnie do kieszeni państwa wpłat. Bierzemy je sobie za to do serca.
A teraz o pani profesor słów kilka, zaraz się tutaj spotkamy. Otóż pani profesor Joanna Heinderek jest bardzo dobrze już znaną i rozpoznawalną działaczką, no, feministyczną, ekologiczną, która jako badaczka zajmuje się filozofią kultury, postkolonializmem, ekoetyką, a więc także animal studies. Natomiast również działa w instytucjach, organizacjach, stowarzyszeniach kobiecych i lewicowych bardzo szeroko, bo to jest właśnie od feminizmu przez ekologię, poprawa zwierząt, a więc ma, można powiedzieć, pod sobą całą agendę taką progresywną, nazwijmy to progresywną. Dzisiaj lewica niezbyt chętnie często używa tego słowa lewica, bo to jest kategoria bardzo polityczna. Większość ludzi lewicy mówi o postępowości, czyli progresywizmie, i to jest takie neutralne hasło. I chyba dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o tym, co to właściwie dzisiaj ma znaczyć, ten progresywizm, co jest postępowe, a co nie. Słowo postęp zostało przez Kościół katolicki wyszydzone tak dokumentnie, że boimy się go używać, więc ludzie mówią progres zamiast postęp, ale znaczy to samo, a jeszcze częściej mówią rozwój, bo w tym słowie rozwój jest taki akcencik wyczuwalny na stronę ekonomiczną i to ma być takie mniej drażniące, bo postęp to się ma kojarzyć z masonerią, a rozwój to się ma kojarzyć z pieniędzmi, tak to w skrócie wygląda. Więc drodzy Państwo, pani Joanna Heinderek, moja dawna koleżanka, myśmy się jeszcze znali w latach 90., kiedy Joasia była, no nie wiem, świeżo po studiach, coś takiego, i znamy się i lubimy. Więc Joasia napisała 3 książki i najważniejsza z nich to książka o wykluczeniach, znaczy zredagowała książkę razem z panią Kućmo, Wykluczenia. Napisała też książkę Metamorfozy i muzea w 2010 roku, a jej główna praca filozoficzna z 2006 roku nosi tytuł Czas i spotkanie wokół koncepcji czasu Emanuela Levinasa. Emanuel Levinas to taki ważny żydowski filozof osiadły we Francji. No właśnie wtedy na początku XXI wieku jakoś szczególnie, no co tu dużo mówić, modny, również na takiej progresywnej prawicy, prawda? Tischler pisał chętnie o Levinasie, prawie równie chętnie jak Żydzi. Bardzo prosimy, żebyśmy mogli już zobaczyć twarz Joanny. Dzień dobry, Joanno. Dzień dobry, witam. Zadam ci pierwsze bardzo wielkie pytanie, obszerne pytanie, mianowicie o utopię, stan docelowy progresywizmu, czyli o ten świat, jakim on miałby być. Żartuję, że utopię, no taką real utopię. Do czego bym właściwie powinniśmy zmierzać jako ludzie nowocześni i postępowi? No dajmy na to za 20, 30 czy 50 lat, jak nie będzie wojny i jakichś potwornych kataklizmów i będziemy mieli jakiś wpływ na to, jakim społeczeństwie żyjemy, to cały czas jest jeszcze możliwe, chociaż coraz mniej prawdopodobne, no ale załóżmy, że sprawy potoczą się wedle w miarę optymistycznego scenariusza i załóżmy, że jesteśmy w jakimś państwie otwartym na przemiany, pewnie nie będzie to Polska, no jakimś takim państwie progresywnym. No tam już są różne rzeczy, które się dzisiaj uważamy za zdobycze moralno-cywilizacyjne, są równość praw kobiet i mężczyzn, osób nieheteronormatywnych, chroniona jest przyroda, chronione są zwierzęta, no jest powiedzmy standard taki jak w Szwecji czy w Holandii, no i czekamy na, liczymy na dalszy progres.
Mija 50 lat. Powiedz mi, co za 50 lat w krajach, które dzisiaj są progresywne, mogłoby być jeszcze lepiej? Jaki to właściwie jest świat, ten satysfakcjonujący, jeśli nie utopijny, to w każdym razie good enough świat przyszłości? Oj, dziękuję za to pytanie. Ono jest takie, powiedziałabym, optymistyczne, tak się od razu rozmarzyłam, prawda? Tak ty nas wprowadziłeś w ten cudowny, utopijny kraj, w którym ludzie są równi, jeszcze potrafią ze sobą dyskutować, przestrzegają prawa, prawo, prawda, szanuje mniejszości, na przykład pozwala mniejszościom być tymi mniejszościami, równoważy różnego rodzaju napięcia. No i jest wspaniale. Tu oczywiście możemy też śnić taki sen transhumanistyczny, gdzieś rodem z Krzemowej Doliny, prawda, gdzie będziemy opowiadać o tym, że będziemy na przykład mogli modyfikować nasze ciała, pozbędziemy się chorób, prawda, poszerzymy możliwości naszego mózgu, na przykład tworząc, jak Max Moore chce, jakiś metabrain, metamózg, prawda, w którym będziemy mieć większe możliwości obliczeniowe, będziemy kontrolować nasze emocje. No pięknie to brzmi. Tylko teraz kropla goryczy. Pierwsza sprawa, no gdy rozejrzeć się po naszej rzeczywistości, to ona tak dobrze nie wygląda i ja się obawiam, że tak dobrze nie prowokuje takiej optymistycznej wizji, no bo z jednej strony te stare kultury zachodnie, prawda, są gdzieś zanurzone w pewien obłęd takiej reakcji, z jednej strony antyfeministycznej, co widać po tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, prawda, czy no już nie wspomnę, co się w Polsce dzieje, ale mamy, prawda, taki powrót do jakiegoś szalonego tradycjonalizmu, który z reguły wiąże się i z nacjonalizmem, i z taką swojską nienawiścią do kobiet, odbieraniem im różnego rodzaju praw i przywilejów. Ta równość nas jakby ciągle bolała, prawda. Z drugiej strony no, mamy wojny, bo to nie jest przecież tylko wojna w Ukrainie. Natomiast ta wojna, myślę, ona bardzo dobrze pokazuje coś, czego chyba się długo nie spodziewaliśmy, że aż tak blisko naszych granic, że w samej Europie będzie wojna. Myśmy się jakoś przyzwyczaili, że wojny są poza, prawda? Czyli my tworzymy ten krąg kulturowy, gdzie możemy na przykład na drodze politycznych negocjacji się dogadać. I tak w to uwierzyliśmy, prawda, że teraz wszyscy jesteśmy w szoku, a jakbyśmy byli bardziej czujni, no to już i Gruzja, Osetia, prawda, pokazywały, że te zapędy Putina wcale nie są pokojowe i wcale nie są dialogiczne. Natomiast myślimy sobie jakiś taki, czy śniliśmy długo taki piękny sen zachodniej demokracji, tak jakby ona była zrealizowana i rzeczywiście teraz tylko mogła się na dobre rozwijać. Natomiast dla mnie taką największą kroplą goryczy, która nie pozwala mi do końca iść za tą twoją piękną wizją, to jest kropla goryczy związana z kryzysem klimatycznym. I tutaj myślę, właśnie idea postępu jest taką ideą bardzo dwuznaczną, bo ona z jednej strony pozwala na takie spojrzenie nie tylko utopijne, ale powiedziałabym realistyczne, w którym na przykład wybieramy sobie cele, próbujemy je zrealizować, staramy się jak najbardziej rozwijać naszą naukę, prawda, czy relacje społeczne, prawo, ale z drugiej strony idea postępu niesie w sobie pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, bo to jest to uwiedzenie takie choćby konsumpcyjne czy ekonomiczne, w którym my zaczynamy wierzyć, że to mieć więcej czy rozwijać się ma charakter nie tyle pozytywny, co pewnego rodzaju zadania. Wręcz czujemy, że musimy się rozwijać. Stąd potem różnego rodzaju ograniczenia odbieramy na przykład bardzo tak dosłownie, personalnie, gdzie czujemy, że nam ktoś coś próbuje zabrać, prawda? Czyli jak ekolodzy, ekolożki nas namawiają, byśmy załóżmy nie generowali tyle śladu węglowego, to niektórzy z nas odbierają to jako taki zamach na wolność.
wolność. Typu jak to ja nie pojadę na wakacje, no przecież to mnie się należy. Ja mogę jechać na wakacje, tylko pytanie właśnie jakim kosztem, jakim śladem węglowym, tak samo prawda z nabywanymi towarami. Więc tu idea postępu pokazuje dwuznaczność naszej współczesnej sytuacji. Pokazuje, że w momencie, kiedy ten postęp zaczyna być takim pustym postępem, jest sam dla siebie, czy jest generowaniem takiego naszego ego, któremu wszystko się należy, to robi się niebezpiecznie. A patrząc na to, co dzieje się teraz w świecie, czyli kryzys klimatyczny, no bo rozmawiamy, prawda, w momencie, kiedy niestety on już się zaczął, to myślenie o postępie można zamienić moim zdaniem na myślenie o na przykład świecie, prawda? I jaka jest moja relacja do świata, nie tylko właśnie drugiego człowieka, ale świata w ogóle. No i co mogę zrobić, żeby z jednej strony te relacje równościowe wypracować, a z drugiej strony, żeby świat mógł trwać dalej. Wspomniałaś, że wielu z nas czuje się zagrożonych w swoich prawach przez postępowe, równościowe i ekologiczne rozwiązania prawne. Co byś powiedziała tym ludziom, którzy się martwią, że regulacje ekologiczne i regulacje równościowe będą od nich wymagały pewnych wyrzeczeń, no i będą siłą rzeczy w pewnych punktach miały charakter jednak nakazów i zakazów, a więc jednak ograniczeń wolności. Czy poza tym, że ludzkość na tym skorzysta, czy jest jakaś rekompensata za to ograniczenie wolności? Ponieważ jesteśmy w programie Mądrale, to sobie trochę pomądrkujmy, bo tak się zastanawiam. No, z drugiej strony, jak wychodzimy na ulicę i są czerwone światła, to z reguły na nich stoimy. No, czasami się przebiegnie, zwłaszcza w Krakowie lubimy chodzić z zykiem i zakiem, ale generalnie idea, że stoimy na czerwonych światłach, bo nam się to opłaci, na przykład nie zostaniemy rozjechani, jakoś nie budzi w nas fali protestów i nie krzyczymy, że nam się odbiera wolność, prawda? I mamy tak naprawdę społeczeństwo zbudowane przez różne nakazy, zakazy i one są de facto dla nas naturalne. To jest po prostu efekt też wychowania, wejścia w pewną kulturową rzeczywistość, więc kultura na nas narzuca różnego rodzaju ograniczenia, do których my jesteśmy przyzwyczajeni. Gorzej z tymi nowymi, prawda? Bo wtedy konfrontujemy się i nagle sobie uświadamiamy, że ewentualnie ktoś nam może coś zabrać. No ale właśnie pierwsza sprawa, że tak naprawdę z jednej strony etyka przecież opiera się bardzo często na takim samowyrzeczeniu, nie realizuje wszystkiego, co chce w imię drugiego albo w imię jakichś zasad, a z drugiej strony przecież kultura, społeczeństwo nas cały czas do pewnych negocjacji i takiej rezygnacji czy samo ograniczenia przygotowuje, więc to nie jest znowuż nic takiego nowego, prawda? Tylko to jest kwestia jakby zmiany perspektywy, uświadomienia sobie o co chodzi i co dane zakazy, nakazy mogą mi przynieść. Więc to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, no popatrzmy na przykład na konwencję, tak zwaną konwencję stambulską antyprzemocową. Ona została w Polsce przez byłego prezydenta Komorowskiego w 2015 roku podpisana. I to jest taka konwencja, która jest przede wszystkim zapisem pozwalającym na ochronę prawną osób doświadczających przemocy domowej. Natomiast w Polsce ona budzi ciągle bardzo dużo emocji, prawda? Ona jest zalana jakimś takim sosem różnych dyskusji, głównie prawicowych, czy właśnie tych takich tradycjonalistycznych, które mówią, że ona uderza w rodzinę. I jak się przyjrzymy tej historii, prawda, no to są ludzie, którzy traktują w ogóle mówienie o prawach kobiet, czy w ogóle mówienie o przemocy i walce z przemocą, na przykład w domu, w rodzinie, jako na taki zamach, prawda, na wolność, czy to bycia w rodzinie, samej rodziny, czy wręcz zamach na człowieczeństwo.
Tymczasem jak się przyjrzymy, jakbyśmy się wczytali, to ta konwencja tak naprawdę staje po stronie osób, które są narażone na największą krzywdę, prawda? Osób, które na przykład nie mogą się bronić, osób, które są uwikłane w różne bardzo trudne relacje, daje im szansę z jednej strony na uzyskanie pomocy, z drugiej strony też daje nam szansę na rozpoznanie sytuacji, bo ta konwencja obliguje nas na przykład do zbierania informacji na temat przemocy, na przykład statystycznej, która może zrobić taką z jednej strony mapę przemocową, a z drugiej strony może nas uczyć, w czym problem tkwi. Więc jeżeli z tej strony znowu byśmy popatrzyli na tą kwestię, to tutaj nie chodzi o ograniczenie czegokolwiek, prawda? Bo myślę, że nikt nie będzie dyskutował z tym, że bicie kogokolwiek, czy przemoc ekonomiczna albo symboliczna jest dobra. Tylko tutaj raczej chodzi o to, żeby osoby, które są narażone albo cierpią, miały wsparcie. I myślę, że znowuż ta zmiana perspektywy, spojrzenia inaczej, prawda? Czyli te propozycje, czy feministyczne, czy ekologiczne, one za każdym razem są raczej właśnie taką próbą odczarowania naszych przyzwyczajeń albo uświadomienia nam, że wystarczy nieco przełożyć akcenty, prawda? Inaczej spojrzeć na problem i dostrzeżemy nową perspektywę i będziemy mogli na przykład komuś pomóc, prawda? Czy zaradzić jakiemuś złu, czy prawda, też zarodzić no, temu złu największemu, jakim jest, powrócę, kryzys klimatyczny. No dobrze, no, ale takie regulacje, które wynikają z normalnego poczucia sprawiedliwości, równości, albo zwykłej wrażliwości na czyjąś krzywdę, no w gruncie rzeczy nie dadzą się wprowadzić w życie bez bardzo poważnego aparatu kontroli i pociągają również za sobą konieczność krzewienia pewnej świadomości moralnej, która w starym, dobrym porządku hierarchicznego, hierarchicznie urządzonego, paternalistycznego społeczeństwa nie istnieje. Więc mamy nowy przekaz moralny, równościowy, przekaz oparty na empatii, wrażliwości, na również wartościach konstytucyjnych, demokratyzmie, transparencji, praworządności, taki zestaw wartości, które nie bardzo konserwują stare stosunki i nie bardzo sprzyjają interesom wielkich instytucji na czele z Kościołem katolickim. No i teraz za tymi szczytnymi celami i ograniczeniami prawnymi, które wprowadzamy w imię postępu i tych wartości, musi iść cały aparat wykonawczy, rozmaite szczegółowe zarządzenia, kontrola i edukacja, która w biurokracji przybiera formę jednak pewnego rodzaju indoktrynacji, wprawdzie w dobrej wierze i w dobrej sprawie, indoktrynacji demokratycznej, równościowej, ale technicznie biorąc jest to jednak działalność indoktrynacyjna, która ma swoje narzędzia, również narzędzia opresji. Zaczyna się od pięknych i słusznych idei, a kończy się na tym, że jednak mamy pewnego rodzaju system opresyjny, taki jak na przykład panuje w znacznej części amerykańskich uczelni, gdzie każde właściwie wyjście poza ortodoksję kończy się wyrzuceniem z pracy, czy też każde naruszenie jakichś obyczajów językowych, bardzo źle się kończy. Tak to jest mniej więcej jak w takich ideologicznie sterowanych systemach autorytarnych. I się zabawa powtarza, historia się powtarza. Jak można uniknąć tego wszystkiego, co idzie za słusznymi ideami? Stać na czerwonym świetle się nauczyliśmy. Nie było lekko, ale jakoś się przyzwyczailiśmy.
bo też za tym czerwonym światłem poza mandatami nic wielkiego nie idzie. Nie ma wielkiej ideologii ruchu drogowego, która od przedszkola do studiów się i przez wszystkie media się sączy do uszu obywateli. I to jest łatwe. Natomiast z czymś takim, że nie wiem, musimy tak, a nie inaczej hodować zwierzęta, albo musimy płacić dodatkowy podatek, jak chcemy sobie polecieć samolotem, albo że musimy respektować, nie wiem, życzenia uczniów i studentów, którzy twierdzą, że nie są ani mężczyznami, ani kobietami, to tutaj jest już znacznie trudniej i trzeba dużego aparatu kontroli i jednak pewnego rodzaju opresji, żeby w tych punktach świat zmienić. No, jak kontrolować opresyjność słusznego i zbożnego systemu opartego na słusznej, niewątpliwie aksjologii? Oj, zapachniało mi Herbertem Marcusem, no bo u niego, prawda, mamy to spostrzeżenie, że każdy system kulturowy tak naprawdę jest pewnego rodzaju opresją, będzie nas represjonował, tylko niektóre robią to wprost, inne nie wprost, więc tutaj systemy demokratyczne, one represjonują nas nie wprost, prawda, gdzieś bardziej nami manipulują socjotechniką, ale i tak koniec końców musimy zrobić, co jest nam narzucone. Natomiast znowuż bym zaproponowała trochę zmienić perspektywę, no bo przecież jesteśmy zwierzakami. Jak Francis de Waal pokazał, jest w nas i ten element taki agresywny, ale jest też i taki element, który pozwala nam na przykład na empatię. No i tutaj, prawda, idąc choćby za tym pozytywnym aspektem właśnie empatii, czy takiego też ewolucyjnie ważnego dla nas sposobu budowania jakiejś kooperacji, dialogu, możliwości w ogóle dogadywania się, jakbyśmy poszli, to mogłoby się okazać, że te wszystkie zmiany, które znamionują przede wszystkim co? Rezygnację z krzywdzenia, rezygnację z nierówności, no bo tutaj wspomnieliśmy o prawach kobiet, czy o kwestiach dobrostanu zwierząt, no to jakbyśmy się przyjrzeli, prawda, teraz co możemy w zamian uzyskać, no to przede wszystkim sytuację, w której ktoś nie będzie cierpiał. Organizacja Anonymous for the Voiceless urządza nieustannie na różnych, prawda, ulicach miast na całym globie takie prezentacje, gdzie stoją z tymi maskami Guya Fawkesa i na monitorach wyświetlają legalne, bo tam nie ma nic, co byłoby robione ukrytą kamerą nielegalnie, legalne zdjęcia, legalne filmy z choćby hodowli wielkopołaciowych czy z transportu zwierząt do rzeźni. I bardzo dużo osób reaguje na te obrazki najpierw jakimś niedowierzaniem, czy nawet się wyśmiewa, no po co parę osób stoi i pokazuje takie rzeczy. No ale potem zaczyna się dyskusja, jak ktoś widzi, ale co więcej, nie tylko widzi, ale jeszcze dostrzeże. Ma tą zdolność, prawda, zobaczenia, a to nam naprawdę przychodzi stosunkowo łatwo, bo jesteśmy właśnie takim zwierzątkiem jednak empatycznym, nie tylko wojującym ze sobą, to wtedy może zobaczyć przede wszystkim tą krzywdę, cierpienie i wydaje mi się, że to jest taki moment, w którym uruchamia się naturalny proces zmiany. Generalnie, prawda, każda zmiana, która jest związana przede wszystkim ze zmianą naszych przekonań, gdzie my faktycznie chcemy coś zrobić ze względu na dobrostan innej istoty żyjącej, nieważne czy jest naszego gatunku, czy innego gatunku. Każda taka zmiana, ona jest wtedy głębsza, prawda? Ona jest bardziej angażująca, no i wtedy rzeczywiście jest tym naszym wyborem. Natomiast z drugiej strony, no ja jestem zdeklarowaną weganką, która za weganizmem cały czas gdzieś stara się
nawoływać i namawiać. Z drugiej strony, jak przyjrzymy się, to dobrostan zwierząt często jest zagrożony przez tak naprawdę instytucje, przez politykę, prawda? To są choćby dotacje, które płyną przez Unię Europejską, przez różnych państw na rzecz produkcji produktów odzwierzęcych. Więc tutaj zmiana też polityki, prawda? Zmiana choćby tych dotacji, ona mogłaby spowodować również taką zmianę w naszych na przykład przyzwyczajeniach konsumenckich, bo coś, co teraz ma wysoką cenę, później na przykład różnego rodzaju właśnie produkty roślinne mogłyby mieć zupełnie inną cenę, prawda? Więc tutaj nawet nie na zasadzie jakiejś mojej wewnętrznej drogi, ale na zasadzie prostych ekonomicznych wyborów też moglibyśmy zmienić nasze przyzwyczajenia. Ja myślę, że to jest wiele dróg. Ja bym tak bardzo aż nie szła za Herbertem Marcusem i tutaj bym, prawda, pana profesora Nastroje może trochę próbowała wyhamować, bo to, że my zmieniamy się albo że pojawiają się nowe idee w społeczeństwie, a one niekoniecznie muszą potem być od razu przekute w coś, co będzie znowu jakiegoś rodzaju represją. Jednak mamy jeszcze jedną tradycję, która nam się w XX wieku w jakiś ciekawy sposób rozwinęła. Mam tu na myśli 68 i lata 70. No bo to jest tradycja pewnego rodzaju takiego buntu, prawda? Gdzie możemy zobaczyć, jak różne ruchy społeczne ten bunt przejęły, jak różnego rodzaju teraz organizacje czy zrzeszenia, które niekoniecznie mają charakter formalny, prawda? Bo młodzi ludzie, którzy wychodzą na ulicę i upominają się o klimat albo właśnie o dobrostan zwierząt, no niekoniecznie są zrzeszeni. Natomiast to jest pewnego rodzaju bardzo ciekawa tradycja, bo ona jest takim budzeniem świadomości czy budzeniem naszego sumienia, a to jest bardzo mocno wpisane, prawda, w kontekst choćby kultury zachodniej. Takie właśnie protestowanie, barykada. Za tym idą też bardzo ciekawe zjawiska kulturowe, no bo weźmy choćby Occupy Wall Street. Może niekoniecznie tak jak Žižek skrytykował ten ruch i cały ten taki happeningowy też styl Occupy Wall Street, niekoniecznie udało im się zmienić to, co postulowali. Natomiast za tym też szły bardzo ciekawe różne artystyczne czy happeningi, czy dzieła sztuki, które do dzisiaj żyją w kulturze i budzą różnego rodzaju pytania, choćby o ten wymiar ekonomiczny naszego świata. No cóż, no progresywizm owszem zaczyna się od propozycji poszerzenia wolności, i często się na tym kończy, no bo jak się wprowadza małżeństwa jednopłciowe, to nikt na tym nie traci, tam nie ma żadnej szkody. No ale jak się już każe dopłacać za takie czy inne praktyki wcześniej bezpłatne, jak na przykład, nie wiem, latanie samolotem czy jedzenie mięsa, bo to jest nieekologiczne czy nieetyczne, to już są ograniczenia. Jak pokazuje się filmiki z cierpiącymi zwierzętami, no to jest, że tak powiem, działalność prywatna, a jak już dzieci w szkole muszą takie filmiki obejrzeć, albo prawie muszą i muszą mówić, że współczują zwierzętom, albo prawie muszą, to jest zupełnie inna sytuacja, to jest normalna sytuacja systemowa. I tak się to bardzo nie różni od tego, że musimy mówić o ciężkiej doli chłopa pańszczyźnianego, prawda? No, dola ciężka, ale to, że musimy, nie jest dobre, a musieliśmy. No więc to nie jest tak, że można wszystko tak na słodko załatwić. W pewnym momencie są przepisy, są procedury legislacyjne, są ustawy i tam jest różne są nakazy, zakazy i potem jest egzekwowanie tego. Ja też bym chciał, żeby postęp się dokonywał w sercach ludzi pokojowo, no ale to się tak nie da, bo zawsze będzie awangarda postępu, to jest paręnaście procent, a reszta no, musi zostać do czegoś przymuszona. No.
To się nie obejdzie bez władzy. Nie ma postępu bez władzy. Także proponuję, żebyśmy tak przelecieli tą agendę. No weźmy sobie na przykład prawa kobiet. Są jakie są teraz. No postęp jest gigantyczny w stosunku do tego, co było. Z różnych wyszło to źródeł, od sufrażystek przez różnych liberałów, socjalistów, feminizm, realny socjalizm. Bardzo wiele się środowisk dobrych i także niedobrych przyczyniło do tego, że prawa są jakie są. No i pytanie brzmi, co jeszcze należy zmienić w krajach Zachodu, żeby już było tak jak trzeba? To znaczy, czego jeszcze, co jeszcze nakazać, czego zakazać? Jaki aparat jeszcze trzeba stworzyć bądź uruchomić, żeby wartość równości płci została zrealizowana? Z czego jeszcze mogłyby być feministki niezadowolone? Co mają jeszcze przed sobą? No, to oczywiście wszystko zależy od jakiego kraju wyjdziemy, prawda? No bo w Polsce to mamy taki całkowity, powiedziałabym, w tej chwili reset, prawda? I droga wstecz. Więc w Polsce podejrzewam, że trzeba by było zacząć nawet od jeszcze raz przyjrzenia się zapisom prawnym i choćby aktywizowania niektórych z nich, czy przede wszystkim też zmiany orzeczenia tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast patrząc na kulturę Zachodu, to ja myślę, że tutaj jakby największym problemem jest to niedostrojenie czasami już pewnych praw, które kobiety uzyskały, które są na papierze, a tego, co dzieje się w naszym życiu codziennym, prawda? Czyli takich, powiedziałabym, ukrytych czasami wzorców kulturowych, gdzie nie każdy przyzna się do myślenia nierównościowego czy takiego szowinistycznego, ale akurat może je stosować, czy mamy też czasami rzeczniczki patriarchatu. Natomiast o co mi chodzi może konkretnie? Linda Scott, taka badaczka w swojej książce, między innymi Kapitał kobiet, zwraca uwagę na to, że na przykład ciągle kobiety nie tylko są gorzej opłacane na stanowiskach, które zajmują razem z mężczyznami, ale też bardzo często na przykład one ponoszą pewnego rodzaju taką swoistą karę za macierzyństwo, prawda? Czyli ten moment, w którym kobieta staje się mamą, powoduje, że ona mniej zarabia, bo na przykład nie może brać nadgodzin. Czyli prawda, tutaj wystarczyłoby. No i tu właśnie wchodzimy w ten trudny aspekt. No bo w tej chwili na przykład wielu ojców chce iść na tacierzyńskie, prawda, domaga się tego tacierzyńskiego, więc wystarczyłoby, ja tak mówię cały czas pozytywnie, ale wystarczyłoby na przykład usłyszeć ten głos współczesnego taty, który chce być ze swoim dzieckiem. W polskim prawie jest pewnego rodzaju, powiedziałabym, kuriozum, bo tak naprawdę pracodawca musi taką kobietę, która jest w ciąży i która, prawda, rodzi, zwolnić na urlop macierzyński. Natomiast w ten sposób urlop macierzyński stał się obowiązkiem kobiety, a nie jej przywilejem. To powinno być odwrotnie, prawda? Jeżeli chce, no to powinna mieć ten przywilej. Natomiast jeżeli nie chce, bo na przykład właśnie ojciec się będzie zajmował albo ktoś z rodziny, to ona powinna mieć prawo pracować, prawda? No więc są takie niuansiki, jak się wczytać choćby właśnie różnego rodzaju zapisy, ale też tą praktykę dnia codziennego, tą praktykę życiową. I Linda Scott tu jest ciekawa, bo ona właśnie pokazuje tą praktykę dnia codziennego, gdzie to można by było łatwo zmienić, prawda, wspierając, no choćby właśnie w tym przypadku ojców, albo nie traktując też kobiety jako tej, która ma być wszędzie zawsze perfekcyjna, prawda? Bo to współczesna kobieta najczęściej ma ten problem, że ona jest tak naprawdę na paru etatach i jest to traktowane jako coś normalnego. Ona jest potem obciążona jakby wyrzutami sumienia, prawda, że czymś nie wyrabia. Gdy tymczasem, prawda, gdyby to zmienić, ale tu już wchodzimy tak naprawdę w coś bardzo miękkiego. Ja chcę, żebyśmy mówili o szczegółach. No, chcę konkretów właśnie, jak to ma być. Co jeszcze może być lepiej? No.
gdzie jest ta granica, kiedy kobiety będą uprzywilejowane, na przykład jak to rozpoznać? A może nie uprzywilejowane, tylko żeby rzeczywiście miały realne swoje prawa, prawda? Ale wiadomo, że jak już jest blisko równowagi, to są miejsca, gdzie są uprzywilejowane. No, poza dyskusją jest to, że są uprzywilejowane, jak są w ciąży, prawda? Mogą w każdej chwili iść na wielotygodniowe zwolnienie tak sobie po prostu i jest poza dyskusją, że większość korzysta. Jest poza dyskusją, że w wielu prestiżowych zawodach kobiety mają przewagę. Tak jak jest poza dyskusją, że w wielu środowiskach nadal mężczyźni mają przewagę. No jesteśmy blisko takiego, tej równowagi i zaczynają się takie, tak jak przy tej granicy, pola no jakby nierówności, siłą rzeczy, bo w rzeczywistości nic nigdy nie jest porówno. No więc zaczyna wchodzić temat nierówności na niekorzyść mężczyzn również. No. To w niektórych zawodach jest drastyczne wręcz, na przykład w zawodzie sędziego. Więc pytanie o szczegóły jest tutaj bardzo ważne, no bo mamy już feminizm zrealizowany, mamy równość kobiet i mężczyzn, już zostawmy Polskę, to w Polsce to głównie jeśli chodzi o prawa prokreacyjne, prawo aborcyjne przede wszystkim, no mamy krok wstecz, natomiast tak ogólnie, jeśli chodzi o prawo pracy, prawo cywilne, no to jest ta cała agenda postępowa jest zrealizowana. Kobiety mają, no mają po prostu te równe prawa. W dziedzinie pracy są różne rzeczy jeszcze takie delikatne. Natomiast no właśnie o tych delikatne rzeczy chcę zapytać. Co w ogóle jeszcze można zrobić? Już w tym momencie nie tylko, żeby poprawić sytuację kobiet, ale także uniknąć dyskryminacji mężczyzn. Bo tam, gdzie jest równo, tam już te nierówności działają w obie strony, lokalnie, prawda? I niekorzystna sytuacja mężczyzn w różnych środowiskach, instytucjach też staje się bardzo, bardzo, bardzo wyraźna. No więc tak konkretnie, to co należałoby jeszcze zrobić poza uwrażliwianiem? No uwrażliwiać na prawa kobiet i równość należy, ale się to faktycznie bardzo intensywnie na Zachodzie robi. Uwrażliwiać na dyskryminację mężczyzn też należy, ale się tego nie robi praktycznie nigdy. Jest to bardzo źle widziane i na tym kariery zrobić nie można. No więc weźmy tego byka za rogi, mamy konkrety, prawda, konkretną sytuację. O co miałby jeszcze feminizm walczyć i o co mieliby walczyć obrońcy, męscy obrońcy równości praw kobiet i mężczyzn? No to wracając do tego, że na przykład urlop macierzyński powinien być przywilejem czy możliwością, a nie obowiązkiem, to prawda, to jest walka o taką zmianę jakby akcentów. Natomiast weźmy naszą działkę, uniwersytet, no bo prawdzie kobietom, które mają dzieci, dodaje się, prawda, przy różnych przelicznikach do rozwoju i ścieżki naukowej te odpowiednio 2 czy 3 lata, czyli ma na przykład wydłużony w momencie, kiedy była na urlopie macierzyńskim, urodziła dziecko, wychowuje dziecko, wydłużony okres na przykład na zrobienie doktoratu czy habilitacji. Super, ale na przykład nie bierze się pod uwagę, że bardzo często, a tu statystyka jest bezwzględna, odwołuje choćby do Karoliny Criado-Perez i jej niewidzialnych kobiet. Najczęściej kobiety po prostu pełnią funkcje opiekuńcze w ogóle, prawda? Czyli na przykład nie bierze się pod uwagę momentu, w którym kobieta, załóżmy, musi wziąć urlop po to, by opiekować się swoimi rodzicami albo teściami w wieku senioralnym. Bo takie sytuacje się też zdarzają, prawda? I to najczęściej spada właśnie na kobietę. Więc konkretnie ja bym dodała jeszcze taki zapis, który by pozwalał nie tylko zresztą kobiecie, po prostu tej osobie, która bierze urlop ze względu na stan zdrowia
załóżmy z osoby z wieku senioralnym, którą się opiekuje, żeby miała tutaj, prawda, wsparcie instytucjonalne, żeby mogła wziąć taki urlop, czy żeby potem w tej ścieżce kariery nie było to liczone na przykład jako zastój, prawda, no jako to, co rok stracony, prawda, nic nie zostało opublikowane, zrobione, przebadane. No nie, prawda, to potraktujmy jako taki swoisty urlop. I tu można powiedzieć, że to jest mało, że tak powiem, atrakcyjne, mało efektywne, natomiast to jest szalenie ważne, no bo jednak żyjemy też w społeczeństwie tak naprawdę starzejącym się. W związku z tym coraz więcej, prawda, będzie osób w wieku senioralnym potrzebującym różnego rodzaju wsparcia i nie zawsze te instytucje, które do tego zostały powołane, są wystarczające, prawda? Czasami to zaangażowanie członków i członkiń rodziny jest bardzo ważne. I tutaj można też od razu zobaczyć to wyrównywanie dla obu płci, prawda? No bo fakt, że w większości wypadków, jak to Perez policzyła i pokazała, kobiety właśnie spełniają te funkcje opiekuńcze, nie oznacza, że w tej grupie nie mamy też panów, prawda? Więc to wsparcie dla obu płci byłoby szalenie ważne. Ja uważam, że życie składa się właśnie z takich rzeczy małych i tu widzę to kiwanie głową, że to jest to. Te wszystkie socjalne korzyści związane z sprawowaniem opieki oczywiście w znacznej większości byłyby konsumowane, czy są konsumowane przez kobiety. To nie jest tak, że ty możesz sobie wziąć tacierzyński, to nie narzekaj. Jeżeli kobiety opiekujące się dziećmi, kobiety w ciąży będą miały pewne przywileje, a nie przeczę, że pewne przywileje powinny mieć, to będą to nadal przywileje, one nie będą zrównoważone tym, że 15, a nawet 31% mężczyzn w jakimś zakresie z tych możliwości też skorzysta. No, dziećmi będą się zajmować kobiety głównie nie dlatego, że jest taka norma kulturowa, tylko dlatego, że tego chcą dzieci, tego chcą kobiety i tego chcą mężczyźni. Przede wszystkim dzieci tego potrzebują. Więc to tak różowo nie wygląda, będą przywileje. Są przywileje, w takim systemie protekcjonalnym, gdzie jest dużo pieniędzy i dużo praw socjalnych, no są grupy uprzywilejowane. I bardzo łatwo o taką sytuację, w której dyskurs ogólnoempatyczny i równościowy trwala no, pewne uprzywilejowanie. I to uprzywilejowanie kobiet w wielu sytuacjach jest oczywiste i powiedzenie ty też sobie możesz skorzystać, to trochę brzmi jak no, ty też sobie możesz założyć firmę, to jest mniej więcej ten sam dyskurs. No, prawo masz, ale realia życia właśnie są inne. To nie jest tak, że realia życia zawodowego są tego rodzaju, że tak naprawdę kobiety mają gorzej. W jednych zakładach pracy tak, w jednych branżach tak, a w drugich wręcz odwrotnie. Już jesteśmy tak blisko tej równowagi, że mówię, że czasem już przegrywają kobiety, czasem przegrywają mężczyźni. Więc stąd to pytanie o szczegóły. No i właśnie usłyszałem szczegół, no, że specjalna ochrona dla tych, którzy opiekują się już nie dziećmi, tylko rodzicami. No to jest bardzo ryzykowne, bo to jest kolejny pakiet socjalny kosztem pracodawcy i celów pracodawcy. Jak ja bym był rektorem uniwersytetu, to bym nie chciał pracowników, którzy od jednego urlopu opiekuńczego do drugiego skaczą i tak połowę czasu zatrudnienia są na tego rodzaju urlopach i nie można im nic zrobić. To prawa pracownicze i prawa pracodawców muszą być w równowadze, bo inaczej po prostu cała ekonomia staje. To wszystko jest bardzo trudne. Znaczy empatia taka z punktu widzenia dobrej woli i dogodzenia jednostce nie przekłada się w prosty sposób na korzyści społeczne. Rozumiesz? Znaczy to po prostu tak nie działa. Bądźmy dobrzy dla pojedynczej kobiety, czy pojedynczego dziecka, czy starszej osoby, a więc zróbmy tak, żeby było dobrze. Jak to zglobalizujemy, no to nam wychodzą jakieś potworne koszty, wychodzą nam statystyczne, poważne nierówności, uprzywilejowanie pewnej grupy. Bardzo łatwo przeskoczyć z pozycji osoby w taki czy inny sposób nieuprzywilejowanej do pozycji osoby uprzywilejowanej. I to się dzisiaj dzieje w bardzo wielu grupach. Ja na przykład reprezentuję grupę społeczną, która jest
no, w sytuacji radykalnej utraty przywilejów. Radykalnej. Znaczy, właściwie to jest grupa, która nie może w żaden sposób się na nic już poskarżyć, bo jest tą grupą, która ma udzielać, że tak powiem, należnych świadczeń, ale nigdy na nic się nie może poskarżyć. Więc to nie jest tak, że to tak można sobie łatwo wszystkim... Nie da się zbudować nowego świata w oparciu o wielką i powszechną miłość, bo społeczeństwo jest po prostu antagonistyczne. Stąd moje pytanie następne na piosence, bo już najwyższy czas, żebyśmy zagrali pierwszą piosenkę. Pytanie właśnie o miejsce w tym dobrym świecie postępowym. Co z konfliktami, których się nie da po prostu tak sobie wynegocjować przy stole, tylko są po prostu realnymi różnicami kulturowymi, społecznymi, nie znikną ludzie konserwatywni, ludzie niechętni kobietom, nie znikną struktury hierarchiczne, nie znikną fanatycy religijni. Jak w tym lepszym świecie, jeszcze bardziej postępowym niż współcześnie, mają wyglądać stosunki między ludźmi postępu, zwykle należącymi do klas wyższych, a ludźmi niepostępu, reakcyjnymi, zacofanymi, no, którzy mają głosować na tamtych ludzi postępu. Jak to w ogóle rozwiązać? I fakt istnienia nierozwiązywalnych przy stole negocjacyjnym konfliktów, no po prostu tamci nie siadają do stołu, nie mają argumentów, nie mają ochoty, to ich nie obchodzi, są po prostu w pewnej sytuacji społecznej, biorą pewne korzyści socjalne, chronią ich pewne prawa, ale nie czują żadnej więzi z aksjologią postępową, nie czują więzi z elitami, nie mają do tych elit żadnego dostępu, nie mają do nich sympatii, no życie musi się toczyć dalej. No więc co z konfliktami, których nie można osłodzić, zasłodzić w tym lepszym świecie przyszłości? To po piosence, a teraz piosenka. Droga, czarny wóz, głodne oczy w sercu mróz, a nadzieja tuż, tuż, a nadzieja tuż. Siwe noce, siwe dni, szare kłosy, ciężkie dni, a nadzieja się tli. Za co pić, ale pod poduszką twoją śpi, albo cicho puka do twych drzwi i dobiegnie zawsze tam, gdzie nadzieja. Siostra dobrych snów, matka białych wzów, zawsze młoda jak wiosenny nów. Tobie noc, tobie mgła, tobie pień, tobie łza, a na deser nadzieja ta. Siwe dni, szare kłosy, ciężkie dni, a nadzieja się tli, la 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 li. Co pić, ale pod poduszką twoją śpi, albo cicho puka do twych drzwi i dobiegnie zawsze tam, gdzie nadzieja. Siostra dobrych snów, matka białych psów, zawsze młoda jak wiosenny nów. To
tobie, noc tobie, mgła tobie, pień tobie, łza, a na deser nadzieję. Biegnie zawsze tam, gdzie nadzieja, siostra dobrych snów, matka białych psów, zawsze młoda jak wiosenny nów. Tobie noc, tobie mgła, tobie pień, tobie łza, a na deser nadzieja. Jaka jest Azja, każdy widzi. Ale czy na pewno? Blanka Dżugaj wraz z gośćmi bierze pod lupę bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata. Nadaje im kontekst, analizuje i interpretuje. Czasem odczytuje przyszłość, ale nie z fusów, lecz z faktów. A wszystko po to, by Azja była dla widzów i widzek terra bardziej cognita. Każdy wtorek od 19:00. Dzień dobry Państwu, raz jeszcze witam w drugiej części programu Mondrale, nadawanego premierowo 1 lipca 2022 roku. Rozpoczęła się druga połowa tego złego roku, gorąca połowa. Naszym gościem jest pani profesor Joanna Heinderek z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli z Krakowa. Znamy się, bo ja też jestem krakowianinem i też pracowałem w Instytucie Filozofii. Rozmawiamy sobie o sprawach progresywizmu, bo Joanna Heinderek jest progresywistką, ekolożką, feministką, działaczką prozwierzęcą, prokobiecą i ogólnie pro. Pytanie przed piosenką było takie, jak w lepszym świecie, jeszcze bardziej progresywnym niż dzisiaj na Zachodzie, będą wyglądać stosunki klasowe, stosunki między progresywnymi, którzy będą sprawować władzę, bo inaczej już nie byłoby progresywnie, no a tymi, których będzie niestety dość dużo, którzy są całkiem nieprogresywni i nie mają ochoty z progresywnymi niczego negocjować, ani dyskutować, tylko patrzą, co im wpływa na konto. Ja się tak zadumałam, bo z jednej strony piosenka mówiła nam o nadziei, więc zawsze jest nadzieja, że się dogadamy. Natomiast rezygnując z tej słodkiej opowieści o nadziei, to wydaje mi się, że już teraz próbują niektórzy, nie tylko filozofowie, filozofki, ale też politycy i polityczki w tym kierunku iść. No weźmy Willa Kemlicke i jego koncepcję, gdzie on pokazuje, że różnorodność, czy taka z jednej strony wielokulturowość, różnorodność społeczna, różnego rodzaju napięcia, konflikty społeczne są z jednej strony czymś naturalnym, z drugiej strony nieuniknionym. Nie należy też oczekiwać, że my się nagle dogadamy, bo to jest chyba niemożliwe, zwłaszcza jeżeli mamy bardzo, prawda, odmienne skrajne poglądy. No trudno z fanatykami, choćby religijnymi, się dogadać, no bo oni wiedzą swoje, prawda, mają swojego Boga, swoją aksjologię i wszystko jest jedyne. Natomiast co może być właśnie takim elementem istotnym? No dobrze działające prawo, prawda, które będzie taką metastrukturą, która będzie miała charakter na przykład czysto świecki i będzie pozwalała nam przez to różnego rodzaju konflikty
rozwiązywać. No problem znowuż polega na tym, że prawo tworzymy my, my je też zmieniamy i możemy to robić niestety, co widać choćby po naszym kraju, pod wpływem różnych również fanatyzmów religijnych. No więc utrzymanie teraz prawa jako neutralnego, świeckiego, czy utrzymanie też tych takich bezpieczników jak Trybunał Konstytucyjny czy instytucje niezależnego sądownictwa, one są tutaj fundamentem, prawda? Mówiąc te słowa, ja zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę dotykam chyba największych problemów obecnych w naszym kraju, no bo niestety mamy wszystko zdemontowane przez partię rządzącą, jeżeli chodzi o tą strukturę. Natomiast myślę, że taka potraktowanie prawa jako właśnie takiej meta struktury, meta poziomu jest istotne. Zwłaszcza, że przy całej właśnie tej naszej różnorodności trudno by było jakąś taką dialogiczność, która by pozwoliła nam na takie całkowite czy utopijne wręcz porozumienie czy dogadanie się. No chyba to nigdy nie było możliwe i nie jest możliwe. Natomiast ja bym jeszcze jedną rzecz dodała, no bo tak, prawda, słuchając twojego pytania przed przerwą tej piosenki, ja mam cały czas gdzieś w głowie jeden problem, że my tak dyskutujemy, prawda, o tej idei progresywnej, jak wprowadzić albo jak wzmocnić, no choćby, prawda, dyskusje feministyczne, prawa kobiet czy różnych mniejszości, no bo tak naprawdę nie tylko kobiety są w takiej asymetrycznej sytuacji. No weźmy choćby osoby ze środowisk LGBT plus, na które regularnie możemy zobaczyć nagonkę, czy zwrócić uwagę na niezrozumienie wielu problemów, choćby transpłciowości. Wprawdzie w tym roku, prawda, jeżeli chodzi o tę perspektywę globalną, zmieniło się, no bo mamy już nowe choćby rozumienie transpłciowości, takie niedyskryminujące, jeżeli chodzi o terminologię medyczną, no ale ciągle, prawda, jak popatrzymy na procedurę w Polsce tranzycji, to ona jest szalenie dyskryminująca, no choćby fakt, że osoba w procesie tranzycji musi po swojego rodzica czy rodziców, prawda, do sądu podać, że źle rozpoznali płeć. No jest sytuacją bardzo traumatyczną i biorąc pod uwagę, że to jest ten finał i tak już dramatycznej całej tranzycji, no to jest coś, co nie ułatwia w żaden sposób, może wręcz konfliktować, a prowadzi też do takich paradoksów, w których wiele osób po tranzycji ma w dokumentach ciągle nie tą swoją płeć, prawda? Bo jeżeli rodzice nie zgadzają się z tranzycją, nie przyznają się do tego złego rozpoznania płci, no to sąd może oddalić roszczenia o zmianę w dowodzie osobistym zapisu. I to już jest ogromny dramat, prawda? Bo on spycha człowieka w taką sferę dosyć, powiedziałabym, nawet szarą nieistnienia, marginalizacji pewnej. No więc takich sytuacji dramatycznych i takich dyskryminacji jest niestety bardzo, bardzo dużo. I tu z jednej strony prawo, o którym wspomniałam, powinno być tym metapoziomem, a z drugiej strony też cały czas, jak rozmawiamy, ja myślę o jednym, no przecież rozmawiam w tej chwili z etykiem, z człowiekiem, który napisał książkę o etyce, prawda, nie jedną zresztą, ale prawda, twoja etyka może być potraktowana wręcz jako taki podręcznik. No więc dobrze wiemy, że etyka jest pewnego rodzaju fundamentem i dopóki w szkołach już w podstawówce nie będzie się uczyło etyki, tylko będzie się dzieciom ładowało do głowy jakieś religijne, dziwne opowiastki, to mamy problem, prawda? Bo etyka jednak jest doskonałym narzędziem, żeby nam uświadamiać, że to niekoniecznie moje na przykład potrzeby czy mój komfort jest najważniejszy. Czy etyka jest też doskonałym narzędziem, które może mi uświadomić, że czasami warto jest rozmawiać, nawet w tym momencie, kiedy dla mnie
rozmowa nie jest komfortowa, prawda? Bo muszę skonfrontować się z czymś, co jest absolutnie odmienne z moim światopoglądem. I to wcale nie znaczy, że to jest gorsze czy lepsze. Ona nas uczy różnorodności jako pewnego rodzaju faktu, który można oswoić i nauczyć się z nim żyć, prawda? Więc etyka w szkołach to jest taki drugi element, który moim zdaniem pozwoliłby nam na rozwijanie i potem ewentualnie zachowanie tego równościowego społeczeństwa, o którym w tych różnych progresywnych ideach marzymy. Naprawdę wierzysz w niepropagandową etykę? No ja sobie jakoś nie wyobrażam. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby... bo ja cię pytam o Zachód, o Polskę to łatwo. No wiadomo, że LGBT są dyskryminowani. No jesteśmy 20-30 lat za Zachodem. No ale na Zachodzie jest odwrotnie. W bardzo wielu środowiskach są uprzywilejowani i mogą bardzo łatwo dominować nad osobami, nad większością, jakby zastraszając ją a priori ewentualnymi oskarżeniami o dyskryminację. No, to jest potężny problem, o wyrzucenie z pracy kogoś, kto źle pracuje, ale jest gejem, jest na Zachodzie naprawdę bardzo trudne, a już danie dwój studentowi, który jest trans, to w ogóle wątpię, żeby ktoś miał odwagę. Ale poczekaj, bo rozmawiam z Jankiem Hartmanem. Hartman to jest prowokator. Ja bym nie miał odwagi. Nie wyobrażam sobie, żeby na tych lekcjach etyki wychodzono poza poprawnościową agendę. To znaczy, żeby na przykład mówiono o uprzywilejowaniu osób LGBT. To jest dla mnie, no przepraszam, ale w mojej głowie się to nie mieści. To nie jest tak, że jak prowadzimy etykę w szkole, to rozwiążemy problem, nie wiem, chust, prawda? No to jest taki problem kwadratura koła. No. Albo szanujemy wolność, niech sobie noszą chusty, albo szanujemy równość i transparencję i że tak powiem, stajemy przed sobą jako demokraci i wolni ludzie twarzą w twarz. To tego się nie da rozwiązać, bo nie ma żadnego sposobu. Ale czy takie stawanie twarzą w twarz tych wolnych ludzi nie oznacza też, że my powinniśmy jednak nieco się rozumieć i szanować tę odmienność? No bo wspomniane choćby przez ciebie chusty, one przecież mogą być zarówno symbolem pewnej opresji kulturowej i nie jedna kobieta zmuszana do chodzenia w chuście może ją tak traktować, ale może być też symbolem tożsamości, czy etnicznej, czy religijnej, czy jakiejś, prawda, no, nie masz żadnego narzędzia, które pozwala ci stwierdzić, czy osoba, która mówi, że to jest jej tożsamość, ona to bardzo chętnie robi, mówi prawdę czy kłamie, bo wiadomo, że należy do środowiska, w którym prawdopodobieństwo, że jest zmuszana do składania takich deklaracji jest bardzo wysokie. Nie ma rozwiązania, to jest przypadek, nie ma konsensualnego rozwiązania, ponieważ jedna ze stron nie korzysta z wolności, bo nie może. To jest tak jak dialog z Kościołem. Nie możesz prowadzić dialogu z Kościołem, bo oni nie mogą zmienić zdania. No mają swoje dogmaty i koniec. I to jest tak samo. Nie ma żadnych moralnych oporów przed nakazaniem kobiecie, żeby w przestrzeni publicznej oświadczała, że nie podlega żadnej opresji, że robi to bardzo chętnie. Nie ma żadnej możliwości. Tu nie ma pola do dyskusji, nie ma warunków do przeprowadzenia dyskusji. Jest po prostu czysta różnica, czysta konfrontacja. Musi być przepis taki, albo musi być przepis taki. I jeden i drugi jest dla kogoś niekorzystny. To jest, nie stworzymy takiego przyjaznego świata, gdzie za pomocą takich fajnych, konsensualnych regulacji, które wszyscy rozumieją, bo odnoszą się do dobra jednostek, są empatyczne oraz za pomocą lekcji etyki, które mają wcale niepropagandowy charakter, stworzymy jakiś pokój społeczny, to jest w ogóle nieprawda. No, lekcje etyki będą normalnymi lekcjami etosu państwowego, aksjologii państwowej. Koniec. I nie ma możliwości, żeby jakiś pan, który tam skończył kursy etyki czy filozofii i dostał zatrudnienie w państwowej szkole czy samorządowej szkole w Niemczech, rozmawiał z uczniami na temat, nie wiem, fiksy konsensusu.
albo uprzywilejowania osób dawniej dyskryminowanych, prawda? Albo na temat, nie wiem, dyskryminacji białych, zamożnych mężczyzn w średnim wieku. No nie ma takiej możliwości, no bądźmy poważni, takich tematów nie będzie. Będzie po prostu przerabianie tej agendy, która jest. No. Zwierzątka, kobiety, ekologia, wszystko zgodnie ze słuszną aksjologią państwową, ale ja nie pytam o słuszność tej aksjologii. Aksjologia rządu. Mam takie wrażenie, że mówimy, czy jakby nam się rozjechała sprawa, bo pierwsza rzecz, tak naprawdę my mówimy trochę na dwóch poziomach. No bo z jednej strony jest prawo, z jednej strony jest pewna instytucjonalna nawet kontrola, która może przekładać się na różnego rodzaju rzeczywiście dyskryminujące czy jednostronne narrację, prawda, czy narzucająca pewnego rodzaju wsparcie, czy narzucająca równość. Z drugiej strony jest praktyka życiowa, która niekoniecznie musi za tym podążać. Ale jest jeszcze jedna rzecz, bo to mnie cały czas w twoich wypowiedziach, w twoich pytaniach niepokoi, bo gdy mówisz o tej takiej sytuacji jakby odwróconej, prawda, odwróconej asymetrii, że dawniej grupy dyskryminowane teraz są uprzywilejowane. No w niektórych miejscach, nie wszędzie. Tak, w niektórych miejscach. To ja się zastanawiam, na ile teraz sytuacja jest rzeczywiście taka, bo jak popatrzymy na ruch Black Lives Matter, to możemy zobaczyć, że nigdy tak naprawdę równość choćby w wielu stanach Stanów Zjednoczonych nie została uzyskana, bo sam ruch, prawda, Black Lives Matter i badania, które czy statystyki, które pokazują, jasno nam udowadniają, że tak naprawdę nigdy nie doszło do takiej pełnej równości. No bo jeżeli w danym, załóżmy, mieście albo w danym hrabstwie była większość Afroamerykanów, natomiast w policji większość pracowała akurat, prawda, ludzi z europejskimi korzeniami, no to już mamy pewnego rodzaju zaburzenie, więc potem robienie na przykład statystyk i mówienie, że w tym hrabstwie najwięcej popełniają przestępstw Afroamerykanie w momencie, kiedy tam mieszka aż 80% tejże populacji, jaką jest daną? No żadną, prawda? Więc w ten sposób możemy sobie żonglować, potem powiemy, aha, no tutaj oni, prawda, uzyskali przywileje, już nie są dyskryminowaną grupą, zaczynają z tego korzystać i krzyczą, bije się nas ze względu na kolor skóry. No ale prawda jest taka, że ciągle, prawda, rasizm wśród wielu białych osób istnieje. Rasizm wśród wielu białych osób istnieje, ale ja nie mówię przecież o tych oczywistych sytuacjach, gdzie się dyskryminuje czarnych. Tak, tylko... Nie mówię o tych oczywistych sytuacjach, gdzie się dyskryminuje na przykład białych. No, mówienie o murzyńskim rasizmie w stosunku do białych jest absolutnie niemożliwe w środowiskach progresywnych, tak jak jest zupełnie niemożliwe powstrzymanie się od uprzywilejowania osób czarnoskórych w określonych środowiskach, instytucjach zdominowanych przez nasze środowisko. No nie wyobrażasz sobie chyba, żeby osoba o czarnym kolorze skóry nie miała przywilejów na nowojorskich uniwersytetach, teatrach, domach operowych i tak dalej. No tam to jest w ogóle to jest oczywiste, że takie osoby będą uprzywilejowane. Tak jak oczywiste jest, że w ogromnej większości środowisk w Stanach Zjednoczonych osoby o czarnym kolorze skóry, Afroamerykanie, są w pozycji gorszej niż ludzie biali. Ale ja nie o to pytam, ja nie pytam o sytuację tych, którzy są dyskryminowani, tylko o sytuację tych, którzy kiedyś byli dyskryminowani, a teraz są uprzywilejowani. I nie chodzi mi o tych ludzi, tylko chodzi mi o tą niemoc, żeby to wyartykułować. To wcale nie jest tak, że my progresywiści jesteśmy tacy wolni od agresji, od chęci dominowania,
od tendencji do nierównego traktowania. Oczywiście, że nie jesteśmy od tego wolni. Czego przykładem jest właśnie kompletne lekceważenie sytuacji nierówności, wtedy, kiedy nam to lekceważenie jest na rękę. No, nie jest nam na rękę opowiadanie o prawdy, mówienie prawdy o tym, że na bardzo wąskich polach osoby LGBT są radykalnie uprzywilejowane. Że na bardzo wąskich polach osoby o czarnym kolorze skóry są radykalnie uprzywilejowane, że w sposób zupełnie niesłychany odmiennie traktujemy rasistów czarnoskórych i rasistów o białym kolorze skóry, znaczy radykalnie odmiennym, co jest zresztą też wyrazem protekcjonalizmu i takiego ukrytego paternalizmu w stosunku do osób niebiałych. Więc to my w ogóle nie mamy umiejętności werbalizowania i konceptualizowania tego, co jest dla nas niewygodne. I tej cnoty, którą sobie, że my tacy jesteśmy otwarci, my tej cnoty, kochana, nie mamy wcale. Nie, bo tutaj tak naprawdę dwóch rzeczy nam brakuje. Z jednej strony brakuje nam czegoś, co chyba nazwiemy prosto krytycznym myśleniem, bo ono by nam dawało właśnie tą gwarancję, że spoglądamy krytycznie nie tylko na przeciwstawne nam poglądy, ale nasze własne, prawda? Czyli w tym momencie powinno się pojawić pytanie o to, czy walcząc o równość jednej grupy nie dyskryminujemy jej kosztem drugiej grupy. No i to krytyczne myślenie wtedy, prawda, może by pomogło nam w tworzeniu jakiegoś balansu. Mówię może, bo tu się pewnie z tobą zgodzę, że problem też bardzo często leży chyba w takiej naszej zaciekłości i naszej zaciekłej naturze, prawda? Że jak już o coś walczymy, to potem nie widzimy jakby innych aspektów. Natomiast krytyczne myślenie naprawdę byłoby dobrym narzędziem. Natomiast druga sprawa, to jest też taki stary spór, bo tak jak cię słucham, to mi się przypomina stary spór między Cliffordem Geertzem a Richardem Rortym, którzy się boksowali w swojej filozofii właśnie z różnorodnością kulturową, z równością i właśnie z tymi problemami, o których ty mówisz. I problem polega na tym, że albo podejdziemy do tego pragmatycznie, to jest ta droga Rortiego, który mówi, że w zasadzie ja nie potrzebuję wielkiej filozofii po to, żeby pomóc komuś, wystarczy wyciągnąć rękę, poczuć ten imperatyw i potrzebę, żeby pomóc. A z drugiej strony mamy Geertza, który trochę chce od nas więcej. I ja tą drogę lubię, bo on chce, żebyśmy jednak trochę spróbowali wyjść poza strefę naszego komfortu i spróbowali się poznać, prawda? I wtedy może się okazać, że niektóre grupy pozornie są uprzywilejowane, albo ta dyskryminacja wiąże się na przykład z pewnego rodzaju niezrozumieniem, czy z jakimiś też wzorcami kulturowymi, prawda? Bo to, że mamy rasizm, czy biały, czy czarny, czy jakikolwiek inny, to jest z drugiej strony taka zakorzeniona etnocentryczność, która na jakimś poziomie, prawda, może być nawet i pozytywna w tym sensie, że konsoliduje lokalność, ale wraz z rozwojem grupy i budowaniem otwartego społeczeństwa zaczyna być po prostu niebezpieczna i rozsadza możliwość naszego tak naprawdę współżycia w państwie jako obywateli i obywatelek. Więc tutaj dobra, mówisz, że etykę się bardzo ideologizuje, prawda? No ale jakby tak jeszcze do niej dodać te elementy nauki o kulturze, pokazać różnorodność, prawda? Pokazać różnorodność jako coś, co jest takim stałym elementem, nauczyć nas niewartościowania różnorodności. To wtedy moglibyśmy uzyskać właśnie to narzędzie do krytycznego myślenia, dopóki tego nie aktywujemy, no to zawsze będziemy, prawda, szli takimi amplitudami, prawda, albo takim odbitym wahadełkiem, że jedni będą dyskryminować drugich. To pomoże na władzę, przecież ja się cały czas ciebie pytam o realia polityczne, no jest władza, ktoś ma władzę, rektor chce zatrudnić profesora filozofii w Nowym Jorku i profesor Hartman wystartował w konkursie, ale tam mu wynaleźli, że Hartman mówił o rasizmie białych, a poza tym i mówił, że panie w ciąży nadużywają zwolnień lekarskich. No to do widzenia, koniec, nie ma żadnych szans. No, tu nie ma jaka etyka, nie ma w ogóle rozmowy, no po prostu nie i koniec.
koniec, jest niebezpieczny, jest ideologicznym zagrożeniem. No, po prostu chcę ci wytłumaczyć, że formacja postępowa ze swoją aksjologią jak najsłuszniejszą i ich dobrymi chęciami absolutnie nie jest wolna od ogólnych prawideł konstytuowania się i sprawowania władzy, ani też nie ma żadnego specjalnego patentu na rozwiązywanie konfliktów społecznych. Dobra, ale ja ci tu cały czas też tłumaczę, że praca u podstaw jest istotna, dlatego edukacja, nawet na tym poziomie podstawowym, prawda, czy taka edukacja na ulicy, jak robią aktywistki, aktywiści, ona jest szczególnie ważna, bo ktoś wybiera potem 3 polityków, polityczki na każdym szczeblu, prawda, czy potem też ktoś awansuje i wybiera rektorów, dziekanów i tak dalej. I taka praca takich odważnych, nieoportunistów, przepraszam, i myślisz, że demokratyzm sprzyja nonkonformizmowi? Przecież jest odwrotnie. Ale zobacz, jak się świat już zmienił i zobacz na te pokolenia teraz młodych ludzi, którzy mieli niesamowitą, że tak powiem, i odwagę, i siłę, żeby wyjść na ulicę, mówię choćby o strajku klimatycznym młodych, i protestować. Popatrz na ich argumenty, popatrz, jak oni działają. Ja myślę, że już się zmienia. My możemy obserwować taką swoistą rewolucję. Natomiast jak ci ludzie dojdą do tego momentu, w którym zaczną rzeczywiście wchodzić tak już głęboko w życie polityczne, to myślę, że pojawią się polityczki i politycy, którzy będą zupełnie inaczej funkcjonować. I zwróć uwagę, że w tej chwili w Europarlamencie jednak jest dosyć duża reprezentacja takich partii ekologicznych. No i wydaje mi się, że też to ciekawą zrobił taką diagnozę Edwin Benedykt w tej swojej książce w Polsce, czyli Nigdzie, o ile dobrze pamiętam tytuł, bo on tam zwrócił uwagę na to, że w wielu problemach współczesnego świata te stare formacje prawicy i lewicy, one tak naprawdę już się nie liczą. Że to są jakieś takie dyskusje, w których utknęło, prawda, utknęły te starsze pokolenia i my się tak zastanawiamy, czy ma być lewica, prawica, czy jakaś centro, lewica, centro, prawica, a tymczasem ważniejsze są współcześnie problemy, jakie mamy do ogarnięcia, prawda? Problemy związane choćby z klimatem, problemy z źródłami naszej energii, czy z różnego rodzaju konfliktami, jakie już w tej chwili doświadczamy, czy problemami, no przecież, prawda, z jednej strony jest Ukraina, ale z drugiej strony na przykład jest Jemen, gdzie mamy wielką klęskę głodu. I to są problemy, prawda? Więc teraz istotniejsze jest, kogo wybieramy, i tak naprawdę istotniejsze jest, kogo wybieramy z pewną taką, powiedziałabym, żyłką pewnych społecznych i politycznych problemów, niż to, jakie mamy opcje takiego klasycznie rozumianego prawicowego czy lewicowego myślenia. I ja jestem przekonana, obserwując właśnie młodych ludzi, że przed nami jest duża zmiana też właśnie w tych kategoriach politycznych, że jeszcze trochę pojawią się, widzę to na uśmiech, na nie, no dobrze, ale zobaczysz, porozmawiam. Ale wytłumacz mi, jaki jest związek. Znaczy jak ktoś wychodzi na strajk klimatyczny, to znaczy, że się po prostu obawia globalnego ocieplenia i chciałby, żeby dorośli coś z tym zrobili. Bardzo dobrze. Ale czy jak ktoś uczestniczy w takiej akcji, to nie wiem, zmniejsza ryzyko, że jak będzie w ciąży, to wyłudzi zwolnienie, albo że nie wiem, przedstawi jak plagiat jako pracę zaliczeniową, czy w ogóle widzisz jakiś związek, albo że będzie popierał nonkonformistycznych polityków, którzy podnoszą problem, będąc ludźmi progresywnymi i bardzo sprzyjającymi LGBT, będą podnosić problem uprzywilejowania LGBT? No to jest w ogóle, ja w nich widzę żadnego logicznego związku, po prostu żadnego, wręcz przeciwnie. Sądzę, że ludzie, których można zaktywizować narcystycznie, to znaczy twórzcie wspólnotę w oparciu o wielkie wartości, wielkie cele, bądźcie radykalni, bądźcie bezkompromisowi, to jest narcystyczna wspólnota. Tacy, którzy mają doświadczenie pełnego uniesień, protestu, ale bez ryzyka, tylko takiego po prostu, takiej manifestacji,
ekspresji, bez wielkich kosztów i bez ryzyka, wcale nie są zabezpieczeni przed pospolitym oportunizmem bądź egoizmem. Wręcz przeciwnie, to sprzyja egoizmowi i oportunizmowi. Jak ktoś się nauczy, że protestowanie to jest spacer, a nie obrywanie pałą i że się za niczym nie ryzykuje, nie bierze się odpowiedzialności, no to sobie protestuje. Dzisiaj sobie zaprotestuję, jutro sobie obejrzę sobie może film albo pójdę na piwo. Działalność jak każda inna, bezpieczna, fajna, mam do tego prawo. Dlaczego taka osoba akurat miałaby być nonkonformistą w przyszłości albo podejmować naprawdę trudne problemy? Bo jest subtelna różnica pomiędzy pójściem na piwo, a pójściem na protest. Zwłaszcza... No jak to jaka? Inne idee temu towarzyszą. Podczas protestu niekoniecznie realizujemy nasze przyjemności, tak jak podczas pójścia na piwo czy wino z przyjaciółmi, to pierwsza rzecz. A druga rzecz, tak, owszem, znajdą się ludzie wśród tych, którzy dzisiaj, prawda, choćby tworzą ruchy proklimatyczne, którzy będą się zachowywać konformistycznie czy nieetycznie. Pewnie, że tak, człowiek jest tylko człowiekiem, ale będę się upierać, że takie ruchy to z jednej strony uczą tych młodych ludzi, jak obserwuje się choćby właśnie ich potem w działaniu. Bardzo dużo mam zresztą studentów, którzy przeszli tą szkołę już w podstawówce, już w liceum. To są ludzie, którzy są na przykład bardzo tacy, powiedziałabym, całościowi, czyli dla nich upominanie się o klimat od razu, czy o dobrostan zwierząt od razu pociąga cały pakiet różnego rodzaju zachowań. To jest pewnego rodzaju konsekwencja taka aksjologiczna, prawda? Więc tutaj choćby życie zero waste'owe, czy różnego rodzaju etyczne zachowania w stosunku do koleżanek i kolegów idą jakby z całym pakietem. Nie chcę wybierać tego środowiska, bo na pewno się znajdą czarne owieczki jak wszędzie, ludzie są tylko ludźmi. Natomiast niewątpliwie przez tą świadomość kryzysu klimatycznego, czy właśnie taką, powiedziałabym, rewoltę zieloną w głowie, oni są bardziej zaangażowani w rzeczywistość i to się przekładać będzie na decyzje polityczne, czy na działanie polityczne, czy prospołeczne. Myślę, że tutaj nasza przyszłość właśnie będzie należała do takich ludzi, którzy zaczynają od tych działań aktywistycznych. Natomiast jeszcze jedno, bo pytasz o logikę. No, logika społeczna nie jest logiką, prawda, matematyczną. Ona czasami działa trochę absurdalnie, prawda? Czyli wspomniany przeze mnie już Occupy Wall Street nie przyniósł żadnych rezultatów, czy w warstwie takiej politycznej czy ekonomicznej nie przełożył się w zasadzie na nic konkretnego, pozostawił raczej tą warstwę taką bardziej kulturową poza sobą. Natomiast jeżeli chodzi o choćby strajk klimatyczny, to tutaj się cały czas coś dzieje i tutaj są wypracowywane różnego rodzaju również struktury, prawda? Bo wielu z tych ludzi jest już zaangażowanych nie tylko w sam aktywizm, ale przynależą do różnych obecnie raczej lewicowych partii niż tych prawicowych, ale to pokazuje, prawda, że oni szukają teraz tej drogi, w której by chcieli, żeby pewne idee, które są ładne, bo na przykład wiążą się z przetrwaniem świata, przełożyły się na pewne już konkretne działania. I te poszukiwania się wcześniej czy później właśnie zaowocują może nawet i nową partią, czego im serdecznie życzę. Natomiast to się dzieje, prawda? Więc ja bym też tutaj nie chciała jakby stawiać takiej zamkniętej diagnozy, bo wydaje mi się, że to jest właśnie kwestia kilku następnych lat, w których ci ludzie wejdą do życia politycznego, już nie tylko z tej strony ulicy. Ja myślę, że jesteś dobrą ciocią Joasią, która patrzy na młodzież z ogromną czułością. Ja jestem niedobrym wujkiem Jasiem,
który patrzy na młodzież z podejrzliwością. Myślę, że młodzież bardzo by chciała być owszem ekologiczna i tak dalej, ale nie tracić na tym. Chciałaby po prostu kupować tanio, zdrowe rzeczy i często i daleko podróżować. No i to takie by było ekolatanie, taki styl życia ekopodróżniczy. To myślę, że to jest ideał młodzieży z klasy średniej. Mam takie doświadczenia z młodymi, sam mam córkę 24-letnią. O młodzieży możemy sobie jeszcze pogadać, ale teraz musimy zrobić przerwę na piosenkę. Chciałem, żebyśmy ostatni fragment rozmowy o tych, no właśnie o tym jedzeniu mięsa, napisałaś książkę teraz o weganizmie, o tym jedzeniu mięsa i ewentualnych regulacjach, które można by wprowadzić, czy trochę zakazywać, ograniczać. Jak ty na to patrzysz, czy tak właśnie restrykcyjnie, czy też chciałabyś pogadanki w przedszkolu, no jak widzisz szerzenie tego weganizmu, ale to po piosence. Madonna, Polska Madonno, Panno z dzieckiem mów, jak ty sobie radzisz nocą wśród złych snów. Święto kobiet, czapkę na bakier i polski owie. Damy ci wódki i bilet do kina, kace i smutki i dwóje na szynach. Madonno, Madonno, Polska Madonna. I niedorzecznie małe pieniądze. Damy ci bełkot i stracha w polu, a dla małego miejsce w przedszkolu. Tyle do nocy, tyle do jutra, tłucze się w tobie litania smutna. Cię otuli jak łaska boska, Polska Madonno, Madonno Polska. Sen ci daruje szminkę francuską, piersi okryjesz karłatną bluzką. Sen ci daruje nadzieję płonną, Madonno, Madonno. Madonna.
Sexpress z Pontonem. Następna stacja: seks, antykoncepcja, zdrowie, ciało, edukacja, seksualność, prawa, tożsamość. W trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez tabu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Załogę Sexpressu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton. Niedziela, godzina 17. Reset Obywatelski. Seks na pontonie z doświadczonymi edukatorkami. Zachęcam, Radio Reset Obywatelski, najbardziej lewicowe radio w internecie. Śpiewał zespół Kagiuma, feministyczny kwartet czterech pań. Pusto w łóżku mają polskie Madonny i pusto w głowie, jak się dowiedzieliśmy. Zapewniam, że są na to sposoby. A tymczasem trzeci fragment rozmowy z Joanną Hańderek i pytanie. Chcemy, ja też chcę, żeby było jasność. Jestem absolutnie przeciwnikiem jedzenia mięsa, męczenia zwierząt, produkowania gazów cieplarnianych na wielkich argentyńskich pastwiskach. Jestem absolutnie za wegetarianizmem przynajmniej. No ale nie mam żadnego pomysłu na to, jak sprawić, żeby świat się zrobił choćby taki wegetariański jak Indie, no, choćby w takim stopniu. No i pytam Joannę, która się tym zajmuje. Nakazami, zakazami, przemawianiem do sumień, edukacją, może wszystkim naraz, co byś zrobiła? Wszystkim naraz. Wszystkim naraz, ale tak, zakazy, nakazy, to sobie to zostawmy na razie. Na pewno ja mam tą fiksację pracy u podstaw, więc tak, edukowanie ludzi, pokazywanie czym jest i tak naprawdę uświadamianie ludziom, czym jest tak zwane mięso, prawda? Bo my mamy już na poziomie języka zaciemnienie sytuacji, bo raczej mamy w menu fileta, gdzie w tym pojęciu filet gdzieś zakryta jest kura i cała tragedia jej życia, więc uświadamianie ludziom, co my tak naprawdę robimy w momencie, kiedy wybieramy tą dietę odzwierzęcą. I to jest szalenie ważne i tutaj można bardzo dużo uzyskać. Natomiast jest druga strona, istotna i o niej nie wolno nam zapominać, polityczna. Tu już wspomnieliśmy o tym, to jest największa zmora, no bo przecież my tak naprawdę wszyscy przez nasze podatki dopłacamy do produkcji mięsnej. To, że mięsa jest tyle, to, że mięsa tonami tak naprawdę też się wyrzuca, bo to jest nadprodukcja, wiąże się właśnie z dotacjami rządowymi, ale również sama Unia Europejska dopłaca bardzo dużo do produkcji mięsa, dopłaca też bardzo dużo do takich programów jak na przykład szklanka mleka w szkole, gdzie te dotacje nie pozwalają na produkcję, czy powodują, że właśnie ta produkcja z krzywdą jest opłacalna, jest tania też w nabyciu. Natomiast ta etyczna produkcja choćby produktów roślinnych jest dużo droższa. Więc potrzebujemy polityczek, polityków, którzy choćby przesuną te dotacje, prawda? I tu ja bym nie chciała zażynać żadnego rolnika, tylko po prostu chciałabym, żeby dostał dotacje nie na produkcję mięsa, ale na przykład produktów roślinnych, prawda? Żeby miał też ułatwione przestawienie się na produkcję produktów roślinnych. Zwłaszcza, że mięso, produkcja mięsa czy produktów odzwierzęcych to nie jest tylko krzywda zwierząt. Ona tu jest ogromna i my nawet nie zdajemy sobie sprawy, co się dzieje, no bo jeżeli kura ma na przykład w hodowli wielkopołaciowej miejsce wielkości kartki A4, no to wiadomo, że ona zawsze będzie żyła w ścisku, że te kury będą na siebie wpadały, będą wobec siebie agresywne, będą cierpiały, no i tutaj to ich życie będzie zawsze koszmarne. Weźmy brojlery, które na przykład są już modyfikowane genetycznie i karmione karmą, która powoduje w bardzo szybkim tempie, jakieś 6 tygodni, wzrost masy ciała do tego stopnia, że potem na przykład łamią się
kości tym biednym kurczakom. One potem nawet nie są w stanie dojść do poidełka, więc jeszcze dodatkowo, prawda, cierpią, bo nie dość, że nie mogą potem się napić, to jeszcze cierpią z powodu połamanych kości. No więc ta krzywda jest ogromna, ale też musimy pamiętać, że to jest też ogromny ślad węglowy, czy w ogóle, prawda, zwiększenie gazów cieplarnianych, na przykład metanu. Więc wcześniej czy później, a w zasadzie powinno być wcześniej, prawda, ze względów na kryzys klimatyczny, nasza konsumpcja mięsa nas zabije, prawda, zabije świat. Można powiedzieć, że my tak przejadamy świat. Jeszcze do tego są ogromne dysproporcje społeczne, bo większość konsumentów mięsa to jest kultura zachodnia, no teraz Chiny doszły do tego poziomu, w którym na przykład jest bardzo popularna wieprzowina i oni, można powiedzieć, sobie tak rekompensują, tam rosnąca właśnie ta klasa średnia, bogata, dawne lata i jedzenie wieprzowiny jest bardzo popularne. Natomiast dużo społeczeństw, gdzie na przykład są uprawy czy soi, prawda, czy są zwierzęta hodowlane, w ogóle z tego nie korzystają. Także to nie jest tak, że hodowla zwierząt karmi świat. Nie, karmi tylko ten bogaty Zachód, karmi najbogatszy. Natomiast ludzie z tak zwanego biednego południa bardzo często przez to popadają na przykład w jeszcze większe problemy, no bo na przykład tracą naturalne tereny dla swojej uprawy, czy nie mogą, prawda, korzystać z zasobów produkcyjnych swojego kraju, bo wszystko jest przesterowane na tą produkcję mięsa. Więc no tu potrzebujemy dobrej polityki, prawda, globalnej, dobrej polityki też na poziomie Unii Europejskiej czy krajów poszczególnych. Przede wszystkim po to, żeby zmienić źródło finansowania produktów. No i potrzebujemy pracy u podstaw, żebyśmy mieli tą świadomość, co idzie za naszymi wyborami konsumenckimi, bo one niestety nie są neutralne, a współcześnie stają się coraz bardziej obciążające. Natomiast nie karałabym, bo jedzenie to jest bardzo też taki, powiedziałabym, delikatny temat, no bo pamiętajmy, że każdy z nas ma jakieś swoje przyzwyczajenia, nie każdy z nas, nie każda z nas miała to szczęście, żeby urodzić się w rodzinie wegańskiej czy wegetariańskiej. W związku z tym, no tu potrzebujemy przede wszystkim uruchomić pewien proces, w którym czy przez strach o przyszłość, czy przez właśnie zrozumienie krzywdy zwierząt, czy zrozumienie nierówności społecznych, ale będziemy sięgali po te produkty, które są przede wszystkim dobre, prawda? Czyli nie budowane przez krzywdę czy drugiego człowieka, czy drugiego zwierzęcia. A nie wystarczyłoby po prostu wprowadzić, przynajmniej w skali ogólnoeuropejskiej, bardzo restrykcyjne prawo dotyczące etycznej hodowli, zakazać sprzedaży mięsa z nieetycznej hodowli, obłożyć produkty mięsne akcyzą, one i tak będą droższe z powodu etycznej hodowli, mięso staje się znacznie droższe, na przykład 50% droższe niż obecnie, konsumpcja spadnie, produkcja spadnie, dobrostan zwierząt będzie w dużym stopniu zabezpieczony. Czy taka polityka nie byłaby wystarczająca? Znaczy, to jest pewien krok, prawda, w dobrym kierunku, natomiast no, trzeba pamiętać, że nawet przy lepszych standardach hodowli te zwierzęta potem i tak jadą do rzeźni, no więc finał zawsze dla nich będzie okrutny. Poza tym hodowle zawsze jednak ograniczają ich dobrostan, prawda, zwierzęta nie mogą realizować siebie, no pamiętajmy, że kura jest ptakiem, prawda? Więc ten wolny wybieg i zagwarantowanie jej wolnego wybiegu to jest takie minimum, minimum. Natomiast ciągle mamy pewnego rodzaju takie gierki, prawda? Typu wybija się, robi się okna w halach hodowlanych i to już jest uznane za kontakt zwierzęcia ze środowiskiem naturalnym. No, raczej ogród czy park przez okno oglądany ciągle nie jest ogrodem, parkiem, w którym jesteśmy.
No więc ja bym to potraktowała jako krok, ale potrzebujemy bardziej radykalnych działań. No i pamiętajmy o jeszcze jednym, jednak technologia już dzisiaj pozwala nam przecież tworzyć tak zwane czyste mięso, prawda? Czyli uzyskane na przykład z komórek macierzystych. Więc rozwinięcie tej technologii i przekonanie nas, bo próby takie konsumenckie z reguły pokazują, że już w tej chwili można wyprodukować tkankę zwierzęcą, która w momencie, kiedy zostanie poddana tej obróbce w kuchni, będzie nierozpoznawalna. Tutaj jakby jedynym problemem jest bardzo często taki problem mentalny, prawda, że my nie chcemy tego, co sztuczne, spożywać, prawda? I konsumenci, którzy kosztowali takich produktów, najczęściej, prawda, narzekają, że czują się dziwnie jakoś, takoś, ale po dłuższej rozmowie okazuje się, że tam wybitnej różnicy w smaku nie było. No wszystko leży tak naprawdę w przyprawach i w przyrządzeniu. Więc postawienie na czyste mięso też by było dobrym rozwiązaniem, bo ono gdzieś by, prawda, powodowało, że zwierzęta by nie cierpiały. Oczywiście to jest kwestia też pobierania komórek macierzystych, jasne, prawda? Ale tutaj możemy tą technologię tak rozwinąć, żeby właśnie zachować dobrostan zwierząt, żebyśmy nie mieli tego okrutnego finału w rzeźni, a z drugiej strony, żeby ludzie mieli to, co uważają, że tak jest dla nich dobre. Powtarzam, uważają, prawda? Bo spokojnie możemy się obyć bez produktów zwierzęcych. Kuchnia to są przyzwyczajenia, możemy wdrukować nowe, prawda? Możemy budować nowe tradycje. I kuchnia to są przyprawy. Jednak my musimy mięso poddać wielu obróbkom, żeby ono nam faktycznie smakowało. No i jeszcze na jedną rzecz bym zwróciła uwagę, bo to jest również istotne, że współcześnie, prawda, przez fakt, że zwierzęta są karmione tak naprawdę karmą, która jest dla nich sztuczna. No krowa nie, w naturze nie je jakichś past zbudowanych na bazie soi, tylko po prostu jest istotą roślinożerną, potrzebuje głównie, prawda, trawy. Więc te zwierzęta karmione są sztucznymi karmami, jeszcze do tego faszerowane różnego rodzaju antybiotykami, lekarstwami. Więc tak naprawdę ten produkt od zwierzęcy jest w dużej mierze nie spełniający tych standardów, które my przyzwyczailiśmy się i wierzymy, że spełnia, prawda? Czyli nie są tak naprawdę ani dobre, ani zdrowe. Znowuż wracam do mojego ukochanego działania, czyli pracy u podstaw, informowania, informowania, jeszcze raz informowania. Jednak jak nie egoizmem, to empatią i altruizmem, ale myślę, że możemy świat zmienić. Strasznie od tego wszystkiego zgłodniałem. Zaraz po programie zrobię sobie kaszki manny, ale na koniec oddam głos, jak zwyczajem naszego programu, Joannie, abym wypowiedziała się w sposób dowolny, aczkolwiek programowy i sążnisty na użytek, jeśli nie przyszłych pokoleń, to przyszłych słuchaczy, a wielu z nich będziemy mieli nawet za kilka lat, więc musi to być dość ponadczasowa wypowiedź. Mamy jeszcze 3-4 minuty. Bardzo proszę. Dobrze, to dziękuję bardzo i dziękuję za ten program. Zacznę od tego, słuchajcie pytanie Janka Hartmana, to straszna maruda, czepia się, ale daje do myślenia i to mądrze. Natomiast myślę, że to, co jest najważniejsze dla nas w tej chwili, to taka próba wyjścia poza nasz egoizm, poza nasze potrzeby. Uświadomienie sobie, że myśmy na przykład wyhodowali tak naprawdę konsumpcjonizm jako coś oczywistego, czy wyhodowaliśmy nasze ego jako coś oczywistego, a tak naprawdę nasz gatunek przetrwał, mógł się rozwijać, bo kooperowaliśmy, bo rozwinęliśmy różne mechanizmy współpracy. Mamy bardzo dużo instytucji kulturowych, które pozwalają
pozwalają nam właśnie na tą współpracę i potrzebujemy dzisiaj właśnie dialogu, współpracy, potrzebujemy wyjścia poza takie nasze właśnie doraźne, egoistyczne interesy, potrzebujemy też trochę idealizmu, trochę nawet wiary w człowieka, nawet jak nam się wydaje, że człowiek jest szkaradny, bo robi coś nieprzyjemnego, to jednak uwierzmy w siebie, bo myśmy świat bardzo popsuli. Doprowadziliśmy do kryzysu klimatycznego, doprowadziliśmy do 6. wielkiego wymierania zwierząt, ale możemy te najgorsze jeszcze zmiany powstrzymać, czy możemy hamować przebieg dramatyczny zmian klimatycznych. Możemy jeszcze bardzo dużo gatunków, które żyją i potrzebują naszego wsparcia, uratować, a możemy to zrobić tylko właśnie dzięki otwartemu sercu i przede wszystkim tej chęci, żeby zobaczyć drugiego, niezależnie jakiej jest klasy, gatunku czy społeczności, i niewartościowania różnic, jakie między nami są, bo one tak naprawdę są piękne. Bioróżnorodność jest nam potrzebna, ale ta kulturowa różnorodność też, ona może być bardzo inspirująca i może nas prowadzić do bardzo ciekawych lekcji, jak zaczniemy się słuchać nawzajem. A jesteśmy zwierzakiem, który wygrał już raz bój ewolucyjny dzięki temu, że zaczął się słuchać i zaczął kooperować. Więc tego Państwu życzę. Drodzy Państwo, wysłuchaliśmy przesłania naszej dzisiejszej gościni czy gościa, pani profesor Joanny Hańderek z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa. Bardzo dziękuję za udział, za poświęcony nam czas. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia, mam nadzieję, już w przyszłym tygodniu. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Reset Obywatelski.
przywołuję przed siebie cały wielki strach, aby pozbawić to mocy szkodzenia mi. Nie boję się niczego złego, nie boję się niczego złego, nie boję się niczego złego. Niebo jest. Nie boję się niczego złego, nie boję się niczego złego, nie boję się niczego złego. Ziemia jest. Nie boję się, nie boję się. Ogień jest. Nie boję się niczego złego, nie boję się niczego złego, nie boję się niczego złego. Woda jest. Przez człowieka wzgardzone, nie bójmy się niczego złego. Woda!